Witajcie z Pogrolsku, hej! Szczepan Karwowski ze Szczyrku, z całą folkapelą góralska. Chora, co po góralsku, po słowacku oznacza górę. Dzisiaj graliśmy w Dębowcu, chociaż nos troszkę descyk zrosił, ale my się tego w ogóle nie bali i mam nadzieję, że my zywioło pięknie wam zagrali. No czyli rozumiem, że jeszcze wrócicie do Dębowca. Ja mam taką szczerą, głęboką nadzieję, że z wielkimi chęciami wrócimy tutaj i wam pięknie na góralską dożynkową, festynową nutkę zagromy. No bo dzisiaj był taki niedosyt, no niestety, ta pogoda nam pokrzyżowała plany. A basz pięknie mnie to cieszy za niedosyt, bo wtedy na pewno wrócimy i na pewno coś ich nuskami przyklupimy. Teraz fajnie słychać, bo descyk tu to ksiąpi, a my tu syćka po grolsku, hej! W ogóle u was dobrego, no bo teraz była taka pauza niestety covidowa, wy się już tak powoli odmrażacie, rozkręcacie. Mam nadzieję z całego serducha, że będziemy już normalnie grać, jak to hani dawno bywało, czyli w zeszłym roku. Mam nadzieję, że już jakie dożynki w tym roku zagromy, a zagromy na cymbałach, na pianinie, na perkus i na gitarach, na gęsiołkach i na tym jest, co nam się ino przyśni. Góralska Chora, to zespół co wy gracie? Gromy muzykę naszych górali polskich, słowackich, węgierskich, troszkę na Rumunię idziemy, troszkę tam kajsi, nawet jeszcze na Bałkany, a możemy też troszkę kajsi do Włochów zakrążyć i do Ameryki naszej tys. Ale przede wszystkim jest żywiołowo, jest ciekawie i nieprzewidywalnie w takim razie, jak nie wiadomo co w sumie zagracie, nie? Bo to zależy pewnie od klimatu. Górale to są ludzie żywiołowi, hardzi, po świecie lubią jeździć, także muzyka tyz jest piękna i różnorodna. Bawią ludzie, gdy kochają się.